każdy dużo mówi, dopóki nie dostanie pierwszego ciosu, jak mawiał Mike Tyson. Kaczyński w tej sprawie kluczy, to jest oczywiste i ściemnia. Pan Ziobro w tej sprawie zakupu jest absolutnie kluczowy. Bardzo bym chciał, żeby prezydent Duda powściągnął prowokacyjne komentarze swojego ministra Mastalerka. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, urojona rzeczywistość, absolutna propaganda. Jarosław Kaczyński nie jest chyba zbyt pozytywnie nastawiony do jutrzejszego przesłuchania. Zobaczymy, w jakim nastroju przed nami się pojawi. My mamy dla niego dużo, myślę, pytań, które interesują Polki i Polaków. Dla mnie ciekawsza była ta bardzo dziwna konferencja przestępców, czyli skazanych byłych posłów. Ułaskawieni są, więc już nie są przestępcami. Przepraszam bardzo, zostali prawomocnie skazani, więc całą pewnością skazani są. Mhm. Czyli Kamińskiego i Wąsika. To jest trochę tak, każdy dużo mówi, dopóki nie dostanie pierwszego ciosu, jak mawiał Mike Tyson. No dobrze, tylko pytanie, czy te państwa ciosy będą trafne? Bo Jarosław Kaczyński zdaje się przynajmniej narzucać na razie taką narrację, że państwo funkcjonują w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, że to, co robicie, służy wyłącznie propagandzie i tak naprawdę takiego mięsa prawdziwego to tam niewiele. Dwie uwagi. Pierwsza. Przestępcy, panowie Kamiński i Wąsik, się cały czas zasłaniają tym, że były zgody sądów. Nie było zgód sądów na Pegasusa. Nigdy, ponieważ sądy w Polsce nie wiedziały o jego istnieniu i jego możliwościach. Wydawały zgody, ale nie wiedziały na co. I po, co swoją drogą też jest trochę dziwne. I po drugie, owszem, ja uważam, że ten system jest w tej chwili niewystarczająco dbający o prawa obywateli w zetknięciu z służbami specjalnymi. Przepraszam, obojętnie kto je prowadzi. Ale po drugie, oni cały czas mówią, że używano tylko do największych przestępstw i do tych, którzy je popełniali, albo przynajmniej byli podejrzewani o to, że je popełniają, do pedofilii, do siatek międzynarodowych przestępców, do terroryzmu i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie obecna szefowa CBA potwierdziła już inwigilację Krzysztofa Brejzy, który no, jako żywo chyba nie jest ani terrorystą, ani przestępcą, ani Pani nie kieruje siatką. Wrzosek, czy jest terrorystką, czy jest podejrzewana o jakieś uczestnictwo w siatkach przemytu ludźmi? Czy pan mecenas Giertych, to samo, kiedy mecenas Giertych, kiedy był adwokatem Donalda Tuska, dodajmy. A pan generał Skrzypczak? No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Ale też pytanie, czy osoby z ich obozu politycznego, w tym ministrowie, czy ewentualnie premierzy, wicepremierzy, również brali udział w działalności terrorystycznej, czy w działalności, przepraszam bardzo, pedofilskiej. Oczywiście to są absurdalne argumenty te przedstawiane przez Kaczyńskiego, Kamińskiego i Wąsika. Wspomniani przez pana Wąsik i Kamiński wczoraj mówili, że kwestie zakupu tegoż systemu były opiniowane przez specjalny zespół składający się z fachowców, drodzy państwo, fachowców pochodzących z CBA i policji. I ten zespół ocenił, że zakup jest legalny, zasadny, bezpieczny, uzyskał stosowne opinie, także prawne, instytucji zewnętrznych. Dodano jednocześnie, że to jest nieprawda, że informacje zbierane za pomocą tegoż systemu znajdują się gdziekolwiek indziej niż poza Polską, bo wiemy dużo o tym, że może to wszystko się znajdować na izraelskich serwerach. Mam, mówiąc bardzo delikatnie, inne zdanie niż panowie przestępcy Kamiński i Wąsik. Myślę, że to wykażemy podczas prac w komisji. No i takie krótkie pytanie do tych panów. Jeśli wszystko było cacy, to dlaczego nie ma certyfikacji ABW, która absolutnie do użycia wszystkich środków służących w Polsce kontroli operacyjnej jest potrzebna? No, poza tym panowie wczoraj po pierwsze nie odpowiadali na pytania dziennikarzy, po drugie nie odnieśli się do zarzutów, które były sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli pod tym kątem. I po trzecie, mówią o opiniach zewnętrznych instytucji, ale no niestety nie powiedzieli, jakie to są zewnętrzne instytucje, więc trochę wybiórczo to stanowisko wczoraj zabrzmiało. Tak, słyszeliśmy na przykład o niejawnym przetargu. Znaczy, jeśli on, znaczy w ogóle nie wiem, czy był. Nigdy w pracach
moich ponad już dwuletnich, bo ja przewodniczyłem Komisji Senackiej poświęconej Pegasusowi. Nigdy nie słyszałem o jakimkolwiek przetargu, ale jeśli on był niejawny, to dlaczego oni o tym mówią? Kto ich zwolnił z tej, z tej tajemnicy? Znaczy, to co w ostatnich dniach się ukazuje w prasie i to co mówią panowie Kamiński, Kaczyński, Wąsik, to jest tylko i wyłącznie przygotowanie artyleryjskie do jutrzejszej konfrontacji pana Kaczyńskiego z nami, czyli z komisją. Moim zdaniem zupełnie niecelne przygotowanie telewizji. No to właśnie, wracając do tego jutrzejszego przesłuchania. Panie pośle, czy pan ma naprawdę jakiekolwiek złudzenia, czy jakiekolwiek nadzieje związane z tym, że Jarosław Kaczyński rozwieje jakiekolwiek wasze wątpliwości? Bo on już w tej chwili mówi, że on nie ma żadnej wiedzy poza tą, którą możemy pozyskać czytając czy słuchając mediów. W związku z tym prawdopodobnie niczego nowego się nie dowiecie państwo od prezesa Kaczyńskiego. Poza tym mówi też, no, że niektórzy właściwie stawiają tezę, że pan Jarosław Kaczyński być może w ogóle nie będzie chciał mówić, bo będzie na przykład chciał utajnienia obrad. Więc czego tak naprawdę realnie spodziewa pan się jutro o 12, bo o 12 przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego? Wyjaśnień wicepremiera i przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów na temat najpotężniejszego środka inwigilacyjnego broni cybernetycznej używanej wobec polskich obywateli co najmniej w latach 2017-2021. Podczas części tego okresu pan Jarosław Kaczyński był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i z całą pewnością w zakresie jego kompetencji wówczas byłaby wiedza, wobec kogo, na jakich zasadach tej broni używano. Czyli wprost, pana zdaniem zakup Pegasusa nie miał prawa odbyć się bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego? Kiedy zakupiono Pegasusa, on jeszcze nie był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, ale kiedy go używano... Ale zawsze był Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście, był szefem w partii rządzącej. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby tego typu decyzje podejmowano bez niego. Natomiast formalnie w ostatnich 2 latach używania Pegasusa, udowodnionego używania Pegasusa w Polsce, pan Kaczyński miał formalną władzę, uprawniającą go nie tylko do tego, żeby wiedzieć, ale miał obowiązek wiedzieć o tym. No tylko problem polega na tym, bo ja sobie przeanalizowałam, przygotowując się do naszego spotkania, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Pegasusa. I one właściwie są po 2 różnych biegunach. Tak. Bo były wypowiedzi mówiące o tym, że Jarosław Kaczyński jest pewny tego, że Pegasus był wykorzystywany w sposób legalny. Że dotyczył tylko różnego rodzaju terrorystów, chyba takie sformułowanie padło. No, w związku z tym jakąś wiedzę na temat wykorzystania ma. 2 konferencje prasowe później mówi, że on nie wie właściwie więcej niż jakieś oficjalne informacje, czy, znaczy nieoficjalne informacje, które pojawiają się w mediach, więc ja się zastanawiam, którego Jarosława Kaczyńskiego jutro spotkają państwo na posiedzeniu. Kaczyński w tej sprawie kluczy, to jest oczywiste i ściemnia. My spróbujemy się od niego dowiedzieć. On nie może, chyba że będzie bronił swoich decyzji i swojego interesu prawnego, ale nie może kłamać przed komisją i nie może nie odpowiadać na nasze pytania. Myślę, że tych pytań będzie dużo i powinniśmy się dowiedzieć, jaka jest prawda. Czy on wiedział o tym, czy on nic nie wiedział o tym? Moim zdaniem, jeśli nic nie wiedział, to w takim razie nie wypełniał swoich obowiązków jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. A jeśli się okaże, że Jarosław Kaczyński będzie chciał utajnienia tych obrad, to rozumiem, że ma do tego prawo. Tak, wtedy komisja powinna, będziemy mieli przygotowane inne pomieszczenie, w którym może się odbyć posiedzenie niejawne, owszem. Nie pytam o to jakie, bo tego pan oczywiście nie może powiedzieć, ale ile pan ma przygotowanych pytań do pana prezesa? Ja mam przygotowanych 10 pytań, bliżej 100 niż 10. No to lepiej niż Tomasz Trela, bo on mówi, że około 50. Natomiast sobie zdaję sprawę, że pewnie cała 11 członków komisji ma podobne pytania, a przynajmniej ci, którzy naprawdę chcą się do tej aferze dowiedzieć prawdy, czyli ta 7, która nie jest z PiS-u. Więc pewnie będziemy mieli podobne pytania i one zostaną wykorzystane przez innych członków komisji. Mnie rzeczywiście bardzo interesuje to, po pierwsze, w jaki sposób podjęto decyzję o zakupie, po drugie, czy były jakiekolwiek kryteria
według których używano tej broni cybernetycznej. Według mojej wiedzy, wbrew temu, co mówią panowie Kamiński i Wąsik, takich kryteriów nie było. No dobrze, a co, panie pośle, z listą inwigilowanych? Bo tutaj też mamy pewną niejasność. Na początku, znaczy właściwie nie na początku, no ale na początku państwa rządów padła deklaracja ze strony premiera Donalda Tuska, że on jest w posiadaniu tej listy. Później była informacja, że ta lista powinna dla racji stanu i czystości przekazania informacji opinii publicznej zostać opublikowana właśnie. Później pojawiły się pewne problemy, na które zwrócił uwagę minister sprawiedliwości Adam Bodnar, że to jest kwestia RODO, no, pewnych informacji wrażliwych. W związku z tym trzeba wymyślić specjalną formułę prawną, która pozwoli na publikację takiej listy, i nad tym pracował z ministrem Tomaszem Siemoniakiem. Tych nazwisk miało być dużo. Teraz się okazuje, że ta lista podobno jest, ale tych nazwisk ma być 30 na liście. Nie wiadomo kiedy, co z publikacją. Czy pan może nam wyjaśnić, jakoś tak rozjaśnić sytuację, w którym momencie my się znajdujemy, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą liczby inwigilowanych, kiedy ta lista może zostać opublikowana, w jakiej formule? Myśmy jako komisja wystąpili zarówno do służb, jak i do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o ujawnienie wszystkich przypadków. Nadal absolutnie uważamy, że my powinniśmy, być może w formule niejawnej, tą listę poznać. Nie wiem, jak się zakończyły ustalenia między ministrem sprawiedliwości a ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych. Ja od początku byłem raczej przychylny tej interpretacji, która mówi: tak, ujawniamy, ale ujawniamy za zgodą tych, którzy byli inwigilowani. Właściwie nie ma dzisiaj decyzji jeszcze. Bo z różnych... ja przynajmniej nie dostałem listy, więc uważam, że pewnie i tej decyzji jeszcze nie ma. Ale też słyszałem rzeczywiście o kilkudziesięciu nazwiskach, które mają być ujawnione, ale jako pierwsza fala, a nie jako całość, bo całość, podkreślam, z tego co wiem, liczy raczej setki osób niż dziesiątki. Dobrze, to teraz ostatnia kwestia dotycząca Pegasusa, bo czas nam się niestety kurczy. Ja dzisiaj pana posła obiecałam wypuścić trochę wcześniej, więc ostatnie pytanie w tej kwestii. Wąsik i Kamiński, kiedy staną przed komisją? Wiadomo już? Myślę, że najpierw się zajmiemy z kwestią zakupu, też dlatego, że prokuratura na podstawie materiałów NIK-u może się tą sprawą zająć wcześniej, więc my też się powinniśmy zająć wcześniej. Więc raczej myślę, że będziemy wzywali wcześniej pana ministra Ziobro, pana Wosia, który się podpisał pod zakupem za 25 milionów. No pan minister Ziobro raczej nie stanie na razie przed komisją. Zobaczymy, co rzekną lekarze. Też są możliwe przesłuchania zarówno przez członków komisji, jak i przez prokuratorów wyznaczonych przez komisję. Minister Ziobro powiedział ostatnio, że ma kłopoty z mówieniem, więc może być w ogóle kłopot z przesłuchaniem nawet w szpitalu. Też jest możliwa według regulaminu prac komisji odpowiedź na piśmie na pytania członków komisji. Rozumiem. Panie pośle, to teraz... Pan Ziobro w tej sprawie zakupu jest absolutnie kluczowy. To teraz dwa słowa o tym, co jutro. Jutro dość niespodziewany, w niedługim, przecież niedawno odbył się jeden ze szczytów, kolejny szczyt Trójkąta Weimarskiego. To dobra informacja, jak rozumiem, bo w ostatnich latach Trójkąt Weimarski w ogóle nie funkcjonował, ale od razu się pojawiły setki spekulacji dotyczące tego, dlaczego tak szybko, dlaczego tak niespodziewanie, czy dzieje się coś niebezpiecznego, czy dzieje się coś niepokojącego, że w tym momencie i tak szybko ten Trójkąt Weimarski został zwołany ponownie. Podobno to ze względu na inicjatywę Olafa Scholza. Też mam taką wiedzę, że to Olaf Scholz poprosił o to, żeby prezydent Macron i premier Tusk pojawili się w Berlinie, żeby omówić najważniejsze sprawy związane głównie oczywiście z bezpieczeństwem Europy i wojną w Ukrainie. Na razie nie mieliśmy spotkania Trójkąta Weimarskiego. Proszę pamiętać, było tak, że premier Tusk był jednego dnia zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie. Natomiast to będzie takie pierwsze poważne spotkanie, które jest oczywiście o tyle sensowne, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest najważniejsza trójka, która może podejmować decyzje w imieniu Europy. I Polska wraca do tej trójki. Znaczy PiS na własną prośbę, awanturniczą polityką, kompletnie, przepraszam za sformułowanie, idiotyczną, się z tej trójki wypisał. My wracamy na miejsce nam należne. A jakie to są tematy? No,
Pierwszy jest oczywisty. Brak amunicji i sprzętu dla Ukrainy. Ukraina tego nie ukrywa. Prawie od pół roku wstrzymywany jest największy pakiet pomocy w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Wejdę słowo, czy możemy pana zdaniem spodziewać się jakiejś deklaracji od Olafa Scholza właśnie zwiększenia tej pomocy Niemiec dla Ukrainy? Bo takie spekulacje też się pojawiają. Zdziwiłbym się, gdyby Olaf Scholz prosił o spotkanie na takim szczeblu bez deklaracji, że Niemcy rzeczywiście zwiększą pomoc. Przygotowanie Europy na możliwość nieprzyjemną, że w Stanach Zjednoczonych wygra opcja, która otwarcie mówi, że Europa jej nie interesuje, czyli de facto pan były prezydent i być może przyszły prezydent Trump. Gdyby tak było, to wszyscy w Europie są bardzo, bardzo zaniepokojeni. Ja wróciłem wczoraj wieczorem z Pragi z takiej poważnej konferencji, na której był też Bill Clinton. Poważni ludzie po obu stronach Atlantyku absolutnie chcą utrzymania najważniejszego sojuszu w historii ludzkości, czyli NATO. Ale są mniej poważni ludzie po tamtej stronie Atlantyku i to są ludzie, którzy powiedzmy są w otoczeniu kandydata na prezydenta pana Donalda Trumpa, którzy mówią, nie, Ameryka ma, to moja chata z kraja, nie chcemy więcej się angażować w sprawy Europy. Gdyby tak było, Europa musi w stopniu dużo szybszym niż do tej pory i dużo mocniejszym niż do tej pory się zbroić i przygotować na tego typu okoliczności. Ale rozumiem, że nie jest to formuła, która powinna powodować jakiś nasz niepokój daleko idący, tak jak to wczoraj mnóstwo komentarzy się pojawiło. Ja uważam, że powody do niepokoju są, natomiast jest jeszcze czas na to, żeby temu niepokojowi stawić czoła. I tak rozumiem tą inicjatywę Scholza, zwoływany jest jutro szczyt Trójkąta Weimarskiego. Panie pośle, to jeszcze sprawa dotycząca ambasadorów. O zakończeniu ich misji, jak to się ładnie mówi, pan coś wie na ten temat, bo sam ambasadorem był. O tym poinformował MSZ, pan Radosław Sikorski, pan minister mówił o tym, że to jest normalna formuła, że się zmienia władza po wyborach, więc zmieniają się też ambasadorowie, którzy jakby nie było, no są twarzą Polski na świecie. I polityki polskiego rządu także. No nie trzeba było długo czekać na reakcję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który no obruszył się okrutnie, przypomniał, że to on powołuje ambasadorów, a nie minister. Minister tylko wnioskuje i że to decyzja prezydenta jest fundamentalna w tej sprawie, a pan Marcin Mastalerek stwierdził, że, cytuję, Tusk się chyba zagalopował. Nie wróży to. Bardzo bym chciał, żeby prezydent Duda powściągnął prowokacyjne komentarze swojego ministra Mastalerka. Przypomnę tylko dwa fakty. Pierwszy. Absolutna większość tej 50 ambasadorów to są mianowańcy polityczni, a nie profesjonalni dyplomaci. PiS zrobił coś bardzo podobnego w takim samym czasie 8 lat temu. Ja byłem też osobą odwołaną wcześniej ze stanowiska ambasadora w Ottawie i uznaję, że nowy rząd ma prawo dobierać sobie tych najważniejszych realizatorów polityki zagranicznej, jakimi są ambasadorowie. I przypominam, że zgodnie z 6 rozdziałem mówiącym o Radzie Ministrów Konstytucji Rzeczypospolitej, to Rada Ministrów, czyli rząd, ma pełne kompetencje do tego, żeby prowadzić... Było nawet orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale z kolei prezydent powołuje się na swoje kompetencje. Dlatego, że zapisu na chybcika tuż przed końcem rządów PiSu zmieniono ustawę o służbie zagranicznej właśnie tak, że to prezydent nie tylko powołuje, co było do tej pory, ale też odwołuje ambasadorów. No najwyżej będzie tak, że przez rok będą charge d'affaires. Nic się strasznego wtedy nie stanie. Ale rozumiem, że ci ambasadorowie, którzy teraz pełnią swoją misję, już misji pełnić nie będą i tu klamka zapadła. Znaczy oni mają wrócić ze swoich placówek, tak? Jak to się odbywa? Czy będziemy mieli wspierającego się ambasadora, który zostaje na swoim miejscu Charge d'affaires? Pamięta pani sprawę ambasadora, wysokiego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli, pana Sadosia. Też został pierwszego dnia rządów w koalicji 15 października odwołany. Też była wielka awantura, a w końcu w styczniu pan prezydent podpisał jego odwołanie. Jest tam. Teraz będzie awantura, czy pan się jednak nie spodziewa? Myślę,
myślę, że mamy do czynienia z groźnymi pomrukami, z których mam nadzieję, że ostatecznie wyjdzie kompromis. Wybija już za chwilę 9:38. O tej godzinie miałam pana wypuścić, także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wytrzymuję słowa. Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska. Do zobaczenia.